Dziwne rzeczy dzieją się w Białym Domu. Wiem, że to jest nic nowego i zdaję sobie sprawę, że niektórzy z Państwa mogą odczuć, że się powtarzamy, ale trudno. To jednak ciągle najważniejsze, najpotężniejsze państwo świata. Od wtorku do, właściwie do czwartku, do piątku mieliśmy spore przyspieszenie i o tym porozmawiamy za chwilę. We wtorek w kongresie trwały przesłuchania kandydata prezydenta Trumpa na członka sądu najwyższego, Bretta Kavanaugh, postaci bardzo kontrowersyjnej, o czym... Za chwilę przesłuchania zakłócone protestem kobiet, przebranych za postaci z podręcznej serialu na podstawie książki Margaret Atwood. Po południu we wtorek ukazały się szczegóły długo oczekiwanej książki Boba Woodwarda, cenionego dziennikarza amerykańskiego, który zajął się tym razem prezydenturą Donalda Trumpa, i wreszcie w środę New York Times w ramach swojego artykułu redakcyjnego opublikował tekst anonimowej postaci z Białego Domu. Która twierdzi, że część administracji stanowi ruch oporu przeciwko polityce Trumpa, którego to celem tego ruchu, celem jest przeciwdziałanie najgorszym decyzjom prezydenta, póki nie uda się usunąć Trumpa z urzędu. W Waszyngtonie jest z nami Marek Wałkuski. Witam cię. Witam, Witam serdecznie. Zacznijmy od przesłuchań Breta Kawano. Kim on jest i dlaczego takie skrajne emocje wywołuje? Brad jest, jeśli chodzi o jego doświadczenie prawnicze, bardzo doświadczonym prawnikiem, który ma... Bogate portfolio, natomiast w czasie swojej kariery był blisko związany z Partią Republikańską. Jego przeciwnicy zarzucają mu to, że jest zbyt upolityczniony. On m.in. w administracji George'a Busha działał i m.in. był zaangażowany w spór o wybory w 2000 roku na Florydzie. Wielu demokratów zarzuca mu także to, że nie jest Czystą postacią, to znaczy, że wielu rzeczy o nim nie wiadomo, że część działalności jego związanej właśnie z pograniczną działalności sędziowskiej polityki nie została ujawniona, no i stąd te emocje, jeśli chodzi o środowiska lewicowe w Stanach Zjednoczonych. No to przede wszystkim zarzucają Kawano, że nie jest jednoznaczne jeśli chodzi o uznanie decyzji z 1973 roku, decyzji Sądu Najwyższego w sprawie aborcji. Także z różnych stron są zastrzeżenia czy uwagi do Breta Kawano. To jest Na... o tyle ważne, że ta nominacja będzie decydowała w dużym stopniu o to, jaki charakter będą miały decyzje Sądu Najwyższego, prawda? To znaczy... Tak, dlatego że w Stanach Zjednoczonych wielu decyzji nie da się przeforsować w kongresie, natomiast te kluczowe decyzje dotyczące. Czym są Stany Zjednoczone? Jak interpretować konstytucje dotyczące podstawowych zasad, wartości, na jakich oparta jest amerykański system prawny, podejmuje Sąd Najwyższy. I w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat większość decyzji istotnych dla kształtu Ameryki, dlatego czym jest Ameryka, podejmował nie Kongres, ale Sąd Najwyższy. Stąd tak ważne jest, kto będzie tą osobą. I układ w Sądzie Najwyższym był do tej pory taki, że było czterech send uh, you and liberalnych, powiedzmy to, to, czterech konserwatywnych. No i było to miejsce, które teraz zajmie Bret Kavanaugh. On jest bardzo konserwatywny. Także stąd opór także demokratów czy środowisk Lewicowcy lewicowych. Natomiast po prostu ja obawiają się, że, żeby... że, że, że sąd najwyższy będzie stanowił konserwatywne prawo. To, to prawo konserwatywne dotyczące zwłaszcza kwestii społecznych, jak rozumiem. Kwestii społecznych, kwestii obyczajowych, ale także kwestii i na przykład kwestii związków zawodowych, praw pracowniczych. To jest bardzo, bardzo ważny organ w amerykańskim państwie. Natomiast ja nie sądzę, żeby te protesty czy te zastrzeżenia, które są zgłaszane co chwila, jakiś tam powód się znajdzie. Ja nie sądzę, żeby demokratom udało się zablokować tę nominację, choćby dlatego, że decyzję w tej sprawie podejmuje Senat. W tej chwili trwa kampania wyborcza. Jedna trzecia Senatu co dwa lata jest wymieniana i właśnie w tym roku jedna trzecia, pan 30 czterech senatorów walczy o reelekcję. Większość z nich, demok senatorów demokratycznych, pochodzi z okręgów, ze Stanów, które w 2016 roku wygrał prezydent Trump. W związku z tym trudno im będzie głosować przeciwko nominacji amerykańskiego prezydenta. Oczywiście, Sprawa nie jest jeszcze przesądzona, natomiast to, że tak wiele głosów krytycznych i tak wiele zastrzeżeń jest pod adresem Kawano, nie oznacza, że nie zostaną zatwierdzone. Jedna rzecz, Marku, bo żeby, żeby słuchacze mieli pełną jasność. To są decyzje w pełni polityczne, to znaczy sposób mianowania sędziów Sądu Najwyższego, to mówię oczywiście w kontekście tego, co również w Polsce się dzieje i, i, i tej naszej debaty na temat tego, na ile upolitycznione są sądy, na ile one stanowią. Wyznacznik rządzących, czy poglądów rządzących, a na ile są jakby od, od tych poglądów. Odseparowani. Amerykanie przyjmują taką zasadę, że nie ma takiej separacji, że po prostu politycy wskazują. No, prezydent Stanów Zjednoczonych jest ewidentnie politykiem, Senat jest instytucją polityczną. W Stanach Zjednoczonych, więc, jest to de facto nominacja polityczna. Instytucje polityczne, wybrane przez politycy, wybrani przez obywateli w tym procesie biorą udział. Gwarancją niezależności są standardy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, tradycja i fakt, Fakt, że osoba, która zostaje członkiem Sądu Najwyższego ma dożywotnią kadencję. W związku z tym Potem już jest wolna, nawet jeśli w tej chwili jest jakimś zakładnikiem układów politycznych czy zobowiązań politycznych, to później staje się całkowicie wolna, i były przypadki czy wielokrotnie zdarzały się przypadki, że sędziowie, których uważano za konserwatystów, przesuwali się potem w stronę na lewo, ci bardziej lewicowi przesuwali się trochę do środka. Także ten amerykański mechanizm gwarancji prawnych jest właśnie taki, ale punktem wyjścia jest rzeczywiście nominacja polityczna. Porozmawiajmy o tym, co się działo przez te ostatnie dni wokół prezydenta Trumpa. Ja ciągle zastanawiam się, czy, czy rzeczywiście warto mówić o jakichś najgorszych albo najbardziej dramatycznych tygodniach prezydenta Trumpa, bo właściwie każdy jego tydzień obfituje w rzeczy, które były nieobecne w, poprzednich kade w kadencjach poprzednich prezydentów, przynajmniej tych, których my pamiętamy za naszego życia. No tak, to jest bardzo burzliwa prezydentura. To jest I te bardzo burze... Delikatniej mówiąc, prawda? Mamy, tak. mamy książkę Boba Woodwarda, niezwykle cenionego dziennikarza amerykańskiego. Jednego z dwóch dziennikarzy, który odkrył aferę Watergate. Książka nazywa się Fear, czyli Strach. Co w niej jest? No to jest ten obraz, który już. Inni sobie jakoś tam składali, czy był przekazywany wcześniej, czy w artykułach prasowych, czy we wcześniejszych książkach, czyli obraz chaotycznego Białego Domu, prezydenta, który jest nie do końca doinformowany, który jest wybuchowy, który, któremu pracownicy, żeby nie podjął nieodpowiedzialnych decyzji, na przykład zabierają, znaczy członkowie współpracownicy zabierają dokumenty, Generalnie jest obraz bardzo niekorzystny dla prezydenta Donalda Trumpa, ale przypomnijmy sobie, że tego rodzaju burze i tego rodzaju publikacje już się wcześniej ukazywały. Podobne publikacje już się wcześniej ukazywały. My nie znamy do końca jego treści, na razie znamy fragmenty, więc nie wiemy dokładnie, co w tej książce jest. Różnica jest trochę taka, że Bob Woodward jest bardzo poważną instytucją, jeśli chodzi o amerykańskie media. Tak jak wielu dziennikarzom, którzy. Czy Autorom, którzy wcześniej publikowali książki na jego temat, można ich można podważyć ich wiarygodność, źródła, z jakich korzystają, czy że. Już się wcześniej opowiedzieli po jakiej stronie, to Bob Woodward w czasie pierwszej części prezydentury Donalda Trumpa był bardzo powściągliwy. Często nawet krytykował dziennikarzy za to, że za daleko idą w tych krytycznych ocenach Donalda Trumpa, że zajmują się rzeczami nieistotnymi. I przekonywał, że trzeba prezydenta dać czas, że trzeba patrzeć z dystansu, że nie można w te drobne burze polityczne się angażować. No i teraz sam publikuje książkę niekorzystną dla Donalda Trumpa. Natomiast Trudno powiedzieć, jaki będzie skutek tej książki, dlatego że notowania prezydenta Trumpa idą w górę, w dół, w górę, w dół. Co chwila są jakieś burze polityczne, co chwila ktoś przewiduje, że to już upadek prezydentury i już Donald Trump się nie podniesie. Po czym okazuje się, że na poparcie to wielkiego wpływu nie ma duża część wyborców, czy większość wyborców prezydenta Trumpa, e, tych, którzy na niego głosowali, a ma oni bardzo wysokie poparcie wśród e, republikanów ponad 90%, e, im wcale nie przeszkadza ta burza, czy ci, 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 ciągła burza nad Waszyngtonem, dlatego, że oni są bardzo krytyczni wobec e, polityki amerykańskiej, wobec e, waszyngtońskiego establishmentu. Myślę, że wielu z nich nawet wybrało prezydenta Trumpa po to, e, żeby ta burza trwała i żeby wstrząsnął życiem politycznym to są, w Stanach Zjednoczonych. To są, to... W związku z tym... To... To są co, dwa ten... odrębne światy, prawda? To znaczy, jak patrzymy na to, co pisze New York Times, czy co mówi CNN i co myślą i mówią, nie wiem, Fox News czy, czy zwolennicy Donalda Trumpa, to są odrębne światy. Dla nich znowu ten nieszczęsny artykuł w New York Timesie, w którym. No, coś niebywałego jednak mimo wszystko ten artykuł zawiera, prawda? To znaczy za takie, za, za, takie założenie, że istnieje tam grupa ludzi, która aktywnie działa przeciwko prezydentowi, pracując w jego administracji. Znaczy w tym sensie przeciwko prezydentowi, można powiedzieć, że dla jego dobra też, no tak, to, tak, tak. by powstrzymać go przed najbardziej szalonymi przed decyzjami, najbardziej nieodpowi nieodpowiedzialnymi. Eee, no. Tak, to są też rzeczy w tym artykule, to są też rzeczy, które wcześniej gdzieś nam się pojawiały. Natomiast problem, jeśli chodzi o ten komentarz redakcyjny, jest taki, że został opublikowany anonimowo. I oczywiście New York Times jest bardzo poważną gazetą i nikt nie kwestionuje tego, że jeśli opublikował ten artykuł, jest prawdziwy. Natomiast pytanie, kto jest tą osobą, jak wysoko postawionym urzędnikiem jest ten człowiek, który ten artykuł napisał. No i to jest właśnie narracja prezydenta Trumpa i, i Białego Domu, że, czy prezydenta Trumpa przede wszystkim, że no, trudno powiedzieć, ktoś tam, że może być ktoś niższego rangu, jakiś niższy rangą urzędnik, który tego rodzaju działalność prowadzi, a w, a w gruncie rzeczy to nie są do końca prawdziwe informacje, więc podważyć wiarygodność, jakby siłę tego argumentu, który pojawił się w New York Timesie, przy anonimowości tego artykułu można pytanie, czy ta osoba się ujawni w pewnym momencie, czy nie. Natomiast no, to jest to samo, o czym mówiłem przed chwilą, jeśli chodzi o książkę Boba Woodwarda. To jest coś, co być może elitom amerykańskim czy mediom głównego nurtu, dla mediów głównego nurtu jest ważne, dla wielu Amerykanów też, ale nie aż tak dla bazy wyborczej prezydenta Trumpa, jakby się mogło wydawać, tym bardziej, że mamy sytuację, w którym nieufność pod adresem mediów, pod adresem dziennikarzy, jeśli chodzi o tych, którzy głosowali na Donalda Trumpa, jeśli chodzi o jego zwolenników, jest ogromna. Bardzo dziękuję. Marek Wałkuski w Waszyngtonie był gościem. Ja raportu zresztą patrzę na sondaże. One zaczęły iść troszkę w dół, ale nie są najgorsze w historii prezydentury, amerykańskiego prezydenta, mimo że wszyscy twierdzą, że ten ostatni tydzień był najgorszy. Bardzo dziękuję jeszcze raz.